Budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i rozwój gospodarczy. Politycy Porozumienia przedstawiają kredo programowe. Założenia zostały zaprezentowane podczas sobotniej konwencji. Jak mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Gut-Mostowy, nie oznacza to, że Porozumienie przygotowuje się do wcześniejszych wyborów. Zjednoczona Prawica swój kalendarz wyborczy ustaliła na 2023 i to jest w tej chwili najważniejszy i fundamentalny scenariusz i także to porozumienie programowe, które było przy umowie koalicyjnej, to obowiązuje. Dlatego oczywiście scenariusz może przynosić, życie przynosić różne scenariusze, natomiast w moim przekonaniu absolutnie fundamentem i najlepszym scenariuszem dla Polski jest, aby ta koalicja dotrwała do kalendarzowych wyborów. Porozumienie rozpoczyna ofensywę programową, mówił z kolei Krzysztof Głódz, doradca wicepremiera Jarosława Gowina. Opracowywany plan działań ma służyć ratowaniu sytuacji społecznej i gospodarczej po pandemii. Główne założenia to m.in. mocne samorządy, dofinansowana służba zdrowia, ochrona klimatu. Jeżeli chodzi o klimat, o Zielony Ład, to wymaga bardzo mocnych działań. Neutralność osiągnięta do roku 2030, neutralność klimatyczna. Od 2020 roku zakaz wydawania pozwoleń na budowę, gdzie źródłem ogrzewania będzie węgiel. Konkretne działania w zakresie wdrażania OZE. Wiemy dobrze, że mieszkania to jest coś, czego całe pokolenia miewały problemy w Polsce. To jest ciągły niedostatek godnych mieszkań. I tutaj nie tylko, że to są konkretne postulaty, które oczywiście mogę się tutaj z Państwem podzielić szczegółami, gdyby były pytania, ale to są już konkretne działania. A jak mówił wiceburmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki, Stary Sącz jest jedną z gmin, które przystąpiły do społecznej inicjatywy mieszkaniowej. My jako Stary Sącz pokazujemy tą drogę, że budujemy strefę gospodarczą, w tej chwili będziemy budować strefę mieszkaniową, niemałą, bo generalnie z programu, o którym dzisiaj tutaj mówimy, czyli z tych społecznych inicjatyw mieszkaniowych, budujemy 120 mieszkań na początek, do 2023 roku chcielibyśmy to po prostu zrealizować, ale budujemy również, przygotowujemy obszar na 500 mieszkań wokół, przy po prostu strefie, za strefą, przy obszarze po prostu związanym z budownictwem wielorodzinnym. Porozumienie planuje organizację tematycznych konferencji regionalnych poświęconych różnym zagadnieniom. Cały program porozumienia ma być znany na przełomie maja i czerwca.